W bezsenną środę horror, nie horror, groza wewnętrzna, podskórna, wyjątkowy zbiór opowiadań. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Z horrorem to nigdy nie jest taka prosta sprawa, dlatego że ten gatunek kryje w sobie wiele wyjątkowych i nietuzinkowych twarzy. Czasami groza bywa dosłowna, straszna, potworna, upiorna, a czasami groza bywa nieoczywista. Sączy się niespiesznie i po cichu wnika do krwioobiegu. Zbiór Niebo, Ptaki i Robaki Anny Marii Wybraniec to zbiór 12 wyjątkowych opowieści z pogranicza gatunku, gdzieś zawieszonych pomiędzy fantastyką, grozą, horrorem, a literaturą piękną. To pełne niesamowitości tego niedopowiedzianego strachu opowieści, które często wywołują ten dudniący, trzymający się mocno i kurczowo ból brzucha. No i cóż, kochani, zapytacie, czy straszy, czy Niebo, Ptaki i Robaki straszą. Ten zbiór straszy tak, jak potrafią wystraszyć wszystkie opowieści z gatunku weird fiction. Trafiają głęboko, czasami zbyt głęboko, potrafią osadzać się w wyobraźni co wrażliwszych czytelników. Niesamowitość w tym zbiorze bardzo sprytnie maskuje się za pozorami normalności i często wydaje się, że wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być. Potem jednak ludzie znikają, czasami sami odchodzą, czasami coś ich po kawałku zabiera, by wreszcie porwać w nienazwane ciemności. Anna Maria Wybraniec nie straszy dosłownie, ale straszy tym, co trudno jest ująć w słowa. Tym, co tworzy te małe, niepojęte, bardzo mroczne chwile naszej codzienności. Jej opowieści pełne są samotności, zagubienia, a czasami czystej, dojmującej rozpaczy. Nawiedzają w nich senne widziadła, jawa często miesza się tutaj z wyobrażeniem, a świat wokół staje się mglisty, zacierają się jego granice. Tak jakby coś z zewnątrz przenikało do tej niedoprecyzowanej rzeczywistości. Zagrożenie jest, ale tak jakby go nie było, przychodzi niepostrzeżenie, niezapowiedzianie. Jak widzicie, lektura Nieba, Ptaków i Robaków naznaczona jest swoistym cieniem, naznaczona jest mgłą, naznaczona jest ciemnością. Zachwyca i odrzuca jednocześnie, przyciąga i odpędza, daje nadzieję, by za chwilę całą ją odebrać. Anna Maria Wybraniec z precyzyjną wrażliwością snuje tutaj opowieści o codzienności, o sprawach zwykłych, niemal prozaicznych, niemal szarych. Zaraz jednak budzą się pośród tych szarości lęki, obawy, niemal namacalny ból istnienia. Przyjmują one postać istot dobrze znanych, oswojonych, które jednak przeobrażają się z chwili na chwilę. Wreszcie stają się zwiastunem nadchodzącej klęski lub samym zagrożeniem. Przyznam wam, że trudno jest wyjść z tej lektury nietkniętym, bo proza Anny Marii Wybraniec po prostu zostawia po sobie ślad. Obeznani z grozą myślę, że znajdą pośród tych opowieści znane dobrze tropy, chociażby z twórczości Wojciecha Guni. Myślę, że jego wstęp napisany właśnie jego piórem jest tutaj nieprzypadkowy. Jedno jest pewne, przed wami diabelnie dobry, ale też diabelnie melancholijny zbiór. Groza i literatura piękna w jednym, zachwyt i rozpacz. Powiem wam, że ostatnio ogromnie podobają mi się opowieści, które właśnie wychodzą poza ramy gatunkowe, które unikają schematów. Myślę, że to roztarcie granic jest właśnie domeną weird fiction, dlatego że przenika wyobrażenie, przenika rzeczywistość, przenika grozę, przenika literaturę piękną. I zachwyca mnie to, że jest tyle wyjątkowych nazwisk w polskiej grozie i każdy myślę, że może się tutaj w jakiś sposób odnaleźć i znaleźć też odpowiedź na swoje własne lęki. Z całego serducha polecam wam zbiór Anny Marii Wybraniec. To jest wyjątkowa groza i wyjątkowa proza. Jeden z najciekawszych i najpiękniej napisanych zbiorów, jakie czytałam. Jeżeli wolicie sobie poczytać o tym zbiorze, to zapraszam was na bloga Wielkiego Buka, no a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam was na powrót Wojtka Guni. Zaglądajcie tutaj, absolutnie fenomenalny kawał grozy, weird fiction i niesamowitych opowieści. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy, a każda środa jest tutaj bezsenna. Opowiadam o horrorze i o grozie. Jeśli się tutaj wam spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!